Nie wiem, czy pamiętacie, ale półtora roku temu mówiłem wam o historii zdjęcia Jeffa the Killera, która tak naprawdę nigdy nie została rozwiązana. I tak naprawdę historia pochodzenia tego zdjęcia do tej pory jest gigantyczną tajemnicą, której jeszcze nikt nie rozwiązał, a samo oryginalne zdjęcie Jeffa the Killera poniekąd pozostaje lost media. Aczkolwiek od tamtego czasu zmieniło się całkiem sporo w tej kwestii i dowiedzieliśmy się kilku nowych rzeczy, w tym najprawdopodobniej trafiliśmy na nowy trop, który prawdopodobnie może nas doprowadzić do oryginalnego zdjęcia, wrócenia więc prawdopodobnie jesteśmy blisko i dzisiaj wam o tym opowiem. Jeszcze nim zaczniemy ten odcinek, chciałem tylko przypomnieć, że jest to druga część tego tematu. Poprzednia część pojawiła się jakieś półtora roku temu na tym kanale, więc jeżeli jeszcze jej nie widziałeś, to obejrzyj ją przed obejrzeniem tego filmu. A tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc, nie wiem czy pamiętacie, ale pewnie tak. Półtora roku temu już zajmowałem się tematem tajemnicy pochodzenia zdjęcia Jeffa the Killera i puściłem na ten temat 19-minutowy film. I zakończyliśmy w dość martwym punkcie. Na tamten moment najdalszą datą, którą udało się sprecyzować, był wrzesień 2005 roku i to na tamten moment była możliwie najwcześniejsza znana data publikacji tego zdjęcia w internecie. Ponadto wówczas wiedzieliśmy o jeszcze jakimś filmie z Azji, na którym przedstawiona jest kobieta i niby stop klatka z tego filmu później miała zostać zamieniona w zdjęcie, które wszyscy znamy i najpewniej nie wszyscy je kochamy. W każdym razie w tym temacie nie wypowiadałem się przez półtora roku w jakikolwiek sposób, a miałem to zrobić, ponieważ w tej kwestii zmieniło się całkiem sporo, ale zacznijmy od początku. Otóż od czasu mojego pierwszego filmu w tej kwestii, poszukiwania oryginalnego zdjęcia Jeffa the Killera dosłownie wybuchły w całym internecie. I obecnie zdecydowanie jest to jeden z najpopularniejszych lost mediów w internecie, a jednocześnie najbardziej pożądanych, ponieważ jeżeli znajdziesz to zdjęcie, możesz dostać 50 tysięcy złotych. To brzmi jak jakiś kolejny film MrBeast'a, tylko jakoś tak zapierdło na niego, ale zaraz to rozwinę. No prawie 50 tysięcy, bo kwota w dolarach to ponad 11 koła, więc tak około 49 tysięcy złotych, no ale bliżej 50 już. Zatem, jeżeli pamiętacie jeszcze z mojego pierwszego filmu, serwer Discord, który był właśnie poświęcony poszukiwaniu m.in. tego zdjęcia, a także kilku innych oryginalnych zdjęć z creepypast, to można by stwierdzić, że teraz jest dość martwy, w sensie dosłownie mało co się tam dzieje, jakoś mega się nie interesowałem w sumie tym, co się tam wyprawiało przez ostatnie półtora roku, ale dosłownie no prawie nic tam nie ma, no poza jakimiś dziwnymi zdjęciami. Memami. No nie, nie bierzmy nawet pod uwagę tego, co tam się odwala. Bo to w sumie się trochę mija z celem, jak ziomek puszcza takie zdjęcie i mówi, że to jest Jeff the Killer, nie? Więc spokojnie. Aczkolwiek czasami zdarzają się tam ogarnięte osoby, które niby dają coś, co może mieć jakiś potencjał do bycia powiązanym ze sprawą, ale ostatecznie okazuje się, że jest to totalnie chybiony traf. Tak więc reasumując, jeżeli chodzi o tamtego Discorda, to chcąc nie chcąc jest on teraz siłą rzeczy trochę bezużyteczny. I chociaż jego członkowie bardzo się starali, to do niczego sensownego nie doszli. Wobec tego jakiekolwiek informacje z tego Discorda wywaliłbym od razu do kosza, bo z jednej strony niewiele się tam dzieje, a z drugiej wiele rzeczy, jak nie cała większość, jest totalnie chybiona. Ciekawiej natomiast robi się na Twitterze i na okolicznych rzeczach. Ponieważ w tamtym filmie, nie wiem czy pamiętacie, ale wspomniałem o osobie o nicku Mr. Mulholland, który to jest odpowiedzialny za publikację zdjęcia z września 2005 roku. Ponieważ udało się go odnaleźć na Twitterze, czytaj na X-ie, Eksie, Mondar Eksie, i zapytać go o historię tego zdjęcia. Generalnie jego zdaniem w połowie 2005 roku w Japonii pojawiło się zdjęcie przedstawiające Azjatkę w średnim wieku. Dokładnie zdjęcie to było screenem, czytaj stop klatką z pewnego filmiku, który właśnie przedstawiał Azjatkę w średnim wieku o bardzo białej twarzy. A następnie Mulholland miał zedytować to zdjęcie w Photoshopie i opublikować je na stronie znanej jako dokładnie PIACC. Sam starałem się odnaleźć tę stronę, aczkolwiek nic mi się nie udało, wobec tego albo gościu kłamie, albo ta strona była dostępna tylko w Japonii w tamtym czasie, albo jest już zamknięta, bo minęło kuźwa 18 lat. Co więcej, nie byłem pierwszy, ponieważ po wpisaniu PIACC w wyszukiwarkę wyskoczyły mi różne zapytania ludzi o oryginalne zdjęcie Jeffa. Jeden ziomek wstawił na Reddita to i mówi, że to jest oryginalne zdjęcie, że on posiada oryginalne zdjęcie Jeffa the Killera. Stary, ty nawet uśmiech źle wkleiłeś.
Nie wiem, jak ja nagram ten odcinek do końca, ale spieprzyła mi się myszka w trakcie nagrywania. Bo nic nie działa, to jest chłopie jakiś pech. Co więcej, Mulholland twierdzi, że oglądał ten filmik tylko jeden raz. Najpewniej właśnie wtedy zrobił screena. Co więcej, nie ma go w tym momencie na dysku albo gdziekolwiek i nie można go najprawdopodobniej znaleźć nigdzie w internecie. Więc to jest kolejne lost media, które fajnie byłoby znaleźć. Ale spokojnie, za chwilę do tego dojdziemy. Otóż wskutek śledztwa udało się sprecyzować kolejną albo poprzednią datę publikacji zdjęcia. Mianowicie tym razem był to 24 lipca 2005 roku. Tym razem była to pewna japońska stronka, której nazwy niestety nie powtórzę, bo pewnie skaleczyłbym ten język strasznie, poza tym, no wiecie, nie kumam. W każdym razie była to taka typowa stronka, gdzie możesz puścić jakieś zdjęcie czy coś. I tam właśnie znalazło się to, czyli jedna z dwóch, trzech wersji tego samego zdjęcia, które to, jak wspomniałem wcześniej, odnaleziono później we wrześniu tego samego roku. Co więcej, tutaj zdjęcie to nazywało się Strach Letniej Nocy. Wyobraźcie sobie, jakby Jeff the Killer nazywał się letniak, albo, ale to źle brzmi. Ciekawy był ponadto opis tego zdjęcia, czyli celebryta przed operacją plastyczną. Aczkolwiek ponownie wcale nie musiała być to pierwsza publikacja tego zdjęcia kiedykolwiek, ponieważ ludzie w komentarzach wciąż piszą, że widzieli to zdjęcie już wcześniej. Dużo wcześniej. W tym miejscu chociaż pojawia się wątek użytkownika znanego jako Prey521, który swojego czasu opublikował kilka zdjęć w internecie, w tym jedno nazwane Pretty Face. Problem w tym, że wszystkie te zdjęcia nie są obecnie dostępne, znamy jedynie ich nazwy. Pretty Face to pierwotna nazwa jednego ze zdjęć właśnie Jeffa the Killera, zanim jeszcze stał się Jeffem the Killerem. Z gościem tym, który obecnie działa jako Mighty Omnivore, udało się skontaktować również na Twitterze i on sam potwierdził, że Pretty Face to było właśnie zdjęcie Jeffa the Killera i że udostępnił je około końcówki lat 90. i początku lat 2000. Sam nawet miał rzucić okiem na swoje stare dyski z pamięcią, aczkolwiek niczego nie udało mu się znaleźć. Teoretycznie znowu znaleźliśmy się w martwym punkcie, no ale nie do końca, ponieważ na Twitterze masowo rozpowszechniać zaczął się pewien filmik pochodzący z tak naprawdę takiego japońskiego YouTuba, czyli z Nico Nico. I przyjrzyjcie mu się dokładnie. W teorii jest to jakieś zwykłe nagranie w słabej rozdzielczości z tej starej ery internetu, aczkolwiek nie do końca, ponieważ jest ono właśnie originem najpewniej zdjęcia Jeffa the Killera. Już za chwilę wam o tym opowiem. Tak więc na początku rozprzestrzenie zaczęło się to nagranie w bardzo słabej rozdzielczości, aczkolwiek później ludzie dokopali się do wersji z dużo lepszą rozdzielczością. Sam materiał właśnie przedstawia Azjatkę, raczej nie w średnim wieku, aczkolwiek kobietę już dorosłą, która siedzi w jakimś pokoju. I nic więcej z tego punktu się nie dowiemy, ponieważ to jeszcze nie jest to nagranie. Aczkolwiek powiem wam, że jesteśmy bliżej niż dalej, ponieważ wspomniałem na samym początku tego filmu, że odnalezienie oryginalnego zdjęcia jest na ten moment warte prawie 50 tysięcy złotych, czyli 11 401 dolarów. Ponieważ 9 miesięcy temu, na początku tego roku, w styczniu, Mutahar, czyli ziomek z kanału Some Ordinary Gamers, pewnie wszyscy go kojarzycie, ja też go kojarzę, ale nigdy go nie oglądałem. Zasadniczo to jest ziomek z tego mema. Tego my ma znają wszyscy. Otóż wówczas ten wstawił film, gdzie opisywał pokrótce historię zdjęcia Jeffa the Killera i że jest to lost media i tak dalej. Wtedy po prostu stwierdził, że zapłaci on osobie, która znajdzie to zdjęcie. W sensie oryginalny pierwszy upload tego zdjęcia. Jako że nic przez ten czas się nie stało, 3 miesiące później opublikował kolejny film, gdzie powiedział: zapłacę jakiejś osobie, która znajdzie to zdjęcie, ale zapłacę jej 10 tysięcy dolarów. No i w ten to właśnie sposób wygląda teraz ta sytuacja. Generalnie ludzie, widząc to, ruszyli w internet i zaczęli szukać w każdym konkretnym miejscu. No i w sumie sam w sobie ten jego film jest dosyć śmieszny, kiedy on siedzi taki podkurzony przed tą kamerą i ogląda kolejne fejkowe zdjęcia, zdenerwowany, że to nie jest oryginalne i w ogóle. Ale spoko. Fajnie, że rzucił taką ceną, ponieważ wreszcie nastąpił jakiś przełom w sprawie. Jakiś czas później do akcji włączył się Skerfieter, czyli ten ziomek, którego lubiłem oglądać bardzo w 19 roku, i powiedział ordynarnemu gamerowi, żeby podtrzymał mu piwo, ponieważ ten właśnie leci odnaleźć oryginalny upload zdjęcia Jeffa. I tydzień później Skerfieter puścił swój własny film dokumentujący jego śledztwo w sprawie odnalezienia zdjęcia. I sam materiał jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, tylko w oczy
wali tam miniaturka. I tak jest, jego film zrobił naprawdę olbrzymi przewrót w tej sprawie. Ludzie... tak naprawdę on nic nie znalazł i zadzwonił do Butahara pod koniec tego filmu i to jest jego reakcja na jego wypowiedź. Hey! Hey, Mudahar. So about the Jeff the Killer image, I'm really sorry I wasn't able to find the picture. I'm sorry. God damn! I'm sorry, I wasn't... Tak, to jest taki canon event w historii internetu, że śmieję się z tego do teraz. Nie no, sorry, musiałem. To jest generalnie ustawiona scenka z wyciętymi z kontekstu tekstami Mutahara, który czasami się odpala i wzywa ludzi. I naprawdę sorry, że ja się śmieję, ale ta pojedyncza scena to jest najśmieszniejszy moment w całej historii kanału Scarefieter. Totalnie. Reasumując, nawet Scarefieter nie dał rady znaleźć niczego. W każdym razie, jako że sam jest bardzo mocnym youtuberem, sam dołożył dodatkowe $1000 do nagrody. I tak sobie to szło przez kolejne miesiące, kiedy dostawaliśmy coraz więcej fejków, o których wspominałem na samym początku tego filmu. I czy cokolwiek się zmieniło? No tak, jakby w sumie tak. 21 czerwca 2023 roku stało się coś ciekawego. Otóż na Reddicie opublikowano kilka zdjęć. Zdjęcia przedstawiają Mariko, kobietę pochodzącą z Japonii, której zdjęcie odnaleziono na stronie o nazwie gazabox.com. Ludzie skojarzyli fakty i po porównaniu ze sobą obu zdjęć zauważyli, że jest tam całkiem sporo podobieństw między nią a Jeffem the Killerem i tak totalnie za dużo jest tych podobieństw tutaj. W innych fejkach też było ich sporo, ale to do końca tutaj nie pasowało. Po prostu porównajcie sobie te zdjęcia. Uśmiech jest mniej więcej w tym samym miejscu, twarz jest podobnego kształtu, nawet włosy układają się w podobny sposób i ucho widać w podobnym miejscu, tak jakby, ale to nadal nie jest to. Jeżeli interesuje was, kim jest Mariko, to udzielała się ona w internecie, w tym japońskim internecie we wczesnych latach 2000 i była tam może nie jakoś mega znana, ale ludzie ją lubili. To natomiast jest jej chłopak, czyli Suzakumaru, który to przedstawiał jej zdjęcia przedstawiające jej drogę do zgubienia wagi na pewnym serwisie informacyjnym. To może nie do końca, bo zasadniczo publikował je gdzie się da. Ostatecznie zdjęcie trafiło na Tuchana, czy też na inne całkiem edgy miejsca w internecie, gdzie jak to często bywa z trollami nie wychodzącymi z piwnicy, Mariko stała się ofiarą ostrego wyzywania w internecie. Jak się zresztą okazuje, Suzakumaru opublikował zdjęcia Mariko bez jej wiedzy. Kumulując to wszystko ze sobą, w maju 2004 roku podjęto próby, by jakkolwiek usunąć wszelkie zdjęcia Mariko z internetu. I to miało mieć miejsce trochę ponad rok przed pierwszą publikacją zdjęcia Jeffa the Killera, jaką znamy, przed publikacją Pretty Face. Tutaj pojawia się zresztą jeszcze jeden wątek, ponieważ użytkownicy Tuchana często zmieniali pewne zdjęcia i dodawali temu bardzo niepokojącego charakteru. Więc w sumie nikt nie zdziwiłby się, jakby podobnie było z Jeffem. Więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że to właśnie jej zdjęcia zostały wykorzystane, aby stworzyć Jeffa the Killera. Tutaj ponadto pojawia się jeszcze zdjęcie Suzakumaru, który stoi przy wieszaku z ubraniami, który zresztą bardzo mocno przypomina wieszak z ubraniami, który widzimy za Jeffem na jego słynnym zdjęciu, więc być może istniało jeszcze jakieś zdjęcie Mariko, gdzie ta sfotografowała się w taki sposób jak zwykle, tuż przy tym wieszaku, a później użytkownicy Tuchana być może zamienili to jej zdjęcie w to zdjęcie. Wszystko to przedstawił Blame It On George w swoim materiale o Lost Media, który pojawił się całkiem niedawno na jego kanale. I wygląda na to, że prawdopodobnie podłapał on naprawdę bardzo dobry trop. I naprawdę ciekawie będzie, aby wejść w to trochę głębiej. Ale póki co, może to już historia na inny raz. Jakbyście chcieli w to wejść, to macie łatwą kasę do wygrania, nie? Tylko musicie znaleźć to zdjęcie. 50 koła może być wasze. Powodzenia. No i w tym momencie już sami musicie zadecydować, czy to jest podobne do tego, czy może jednak nie jest. Myślę, że jest w tym pewien trop i na pewno jeżeli pokopiemy trochę głębiej, być może dowiemy się wreszcie prawdy co do tego zdjęcia. Naprawdę byłoby fajnie. Albo bardziej niż fajnie.